Dzień dobry. Chcieliście vlogi o niczym, to są o niczym. Mam Bolesław Satojczyk z kolagenem. Bolesławiec z kolagenem. O, jest! Karmelowa kawa. A ja tu mam takie, można... Nakroiłam się. Nie byłaby Ewi, Ewi. Mięso. To jest mięso z kaczki. To jest takie super, ekstra dobre mięso. I zjadłam już całe. Więc jest misja. Dzisiaj musimy jechać. Idziemy, jedziemy na przygodę, słuchajcie. Jedziemy na niesamowitą przygodę. Myślę, że wam się spodoba. Jedziemy do japońskiego supermarketu dużego, więc zobaczycie, jak tam wygląda. I tam są takie imecyje. I sobie te kilka imecyi wezmę, bo czemu by nie. Tak, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Chyba już nic. No jedziemy. Jedziemy hardo. Tak, jedziemy hardo, ale zaraz będzie tutaj. Zaraz tu będzie po prostu kuźwa, słuchajcie, mistrzostwo. Zaraz tu wylezie tatuś. No tatuś się kąpie, zaraz wyjdzie takiego ludki, dzień dobry. Oj, to będzie atrakcja dla narodu polskiego. Golutki, malutki, malutki tatuś Golasek wyjdzie. Ha, ha, ha. A się wypomniało. Co powiem wam, tylko cicho nie mówcie na YouTube, bo się jest wkurzy. Jakiś, nie wiem, parę miesięcy temu. Tutaj leciam, a jeszcze jak było ciepło, no to chyba, no to jakoś zaraz jak się wprowadziliśmy chyba. Ale Jocian otworzył okno, czy ja otworzyłam, bo to jest takie małe okno przy lustrze, jest okno, ja się otwieram, ale tam jest po prostu dom sąsiadów. Ale sąsiedzi kogoś zamówili, chyba, a wiem, pana do zakładania, bo oni się dopiero co wprowadzili i oni zamówili tego pana do zakładania tych, eakon, dmucha tych, no eakon, nie? I on, przepraszam, ale ona jest DJ, więc ja nic nie poradzę. No i wiecie, i on tam zakładał i Jocian tam stoi sobie golutki, dosłownie jak pan Bóg go stworzył po kąpieli, coś tam się ogarnia, nie wiecie, ranko, sranko. I raptem tutaj wyskakuje taki przestraszony chłop wielki, taki skulasty, taki... Hej! Chyba mnie dziadek widział! To było coś takiego... Nie będę otwierać, ale takie... Może to nie jest śmieszne, ale ja to przypomina mi to skulenie, taki wiecie, kuźle, jak to jest Lord of Ring. My precious! Więc to było bardzo tak. Takie my mamy historie. A co wczoraj wybitnego? Jest wybitna no, moja jednostka Jocian. Wstawiałam nowe smakowitki. Rameny, tak, rameny, słuchajcie, trochę wstawiłam i będę dalej kontynuować wstawiać nowe rameny, instant rameny, czyli jak wy mówicie chińskie zupki, a to niestety to jest instant ramen. No więc, a tutaj tak zwany kapu ramen, tak, to się tak poprawnie nazywa, kapu ramen. Dobra, ale nieważne. No i wstawiałam nowe i było jedno właśnie ramen miso z moyashi. No właśnie, ja tak sobie myślę, no to są kiełki, moyashi to są takie dość duże kiełki, takie tutaj bardzo popularne i ja myślę sobie, no kiełki, kiełków, kiełki kiełkami, kiełki kiełką nierówne. Muszę im napisać, bo oni nie będą wiedzieć, no kiełki, jakie kiełki. Czy to rzodkwi, czy jakieś tych bloków, czy czego innego. I sobie myślę, kuźwa, czym są kiełki? A kiełki to jest babyś. O, kupa. No i Jocia przyszedł i robi sobie kawę, ja mówię, ty, a moyashi to jest z jakiego roślinka babyś?
ja te nam się patrzył. No Jasi, to mój Jasi. Ja tak na niego. Wiecie, to jest kiełek, to jest baby, więc z czego to jest? On się przecież przekształca w dużą roślinę. Nie przekształca się, moja się to moja się. Mówię, co ty debilem jesteś? I wzięłam, zaczęłam sprawdzać i to są soi kiełki, proszę Państwa. Moja się tutaj to są takie duże białe kieły i one są właśnie z soi. Ja mówię, ty, one są z soi. On, życie mu się odnowiło. Japończyk. Pierwszy raz się dowiedział, że mój Jasi to nie jest oddzielna roślina, tylko to jest baby, które wyszło z ziarenka soi. Po prostu życie mu o takie... No tak, bo one tam mają czasem przyczepione takie ziarenka na końcu dupki. No, no cian. Ja mówię, wybitna jednostka tutaj, co dzień to przygoda. Więc ja już tu zaraz się zbieram, idziemy wybierać outficik. No tutaj Lusiczek ma już dosyć taki ciepły dzisiaj, a taka durna pogoda. I zbieramy się, ja się tylko jeszcze umaluję. Nie będę wam pokazywać, jak się maluję, bo to trwa 300 godzin. Dzień dobry, ja tu właśnie stylóweczkę będę dobierać sobie. Co ten Jocian tam gada? Tam jest moje jeszcze mąbę. Dobra, mąbę. I do tego. A dzisiaj wieśniara. Dzisiaj na lekko się ubiorę. Dzisiaj wieśniara i mąbę. A do tego jeszcze ciekawe haori nowe. Nowe rzęsy wcześniej kupła haori. Takie w moim stylu. Lubię ten kolor. Lubię jak są takie. Właśnie. O. Jakie brytki i stokrotki. Nie noszone w ogóle. Było w ogóle z niteczkami, ani razu nie noszone. Kupiłam je za 9 zł. Mua! Dobra. Luśka już przebrana. Ale jakie jeszcze te? Jak niebieskie, to niebieskie teraz. Wezmę niebieskie. Tabiksy. O, wygląda jak taki ślimaczek. Dobra. I idziemy na zakupy. Luśka, chodź. No to wiem. Okej, jestem na dole, tu mniej gadają, znaczy tu gadają tylko, ale nie ma muzyki, na szczęście. Oczywiście w windzie zaatakowała nas babcia zachwycająca się tłumokaczkiem, no ale to jest normalne tutaj. O matko, jakie piękne ręczniki w cubaki, aż se chyba wolny. Oj. Nawet słychanki to sprzedają. Kurczę, to chcesz, to masz. Ja muszę sobie noże kupić nowego. Jaki butny. Bardzo elegancki. 3980 enów to tak około 150 zł. Panie, chyba trzeba będzie tutaj. To są rzeczy, które ja chcę. To jest babka Eni. O, tutaj sushi można robić bardzo fajnie. I ten. O, suribachi, girl. Ja jeszcze nie ma suribachi w domu,
teraz nie będę kupować. O, wiecie co trzeba kupić? Manaita. Manaita to jest ten. O, ja mam taką w domu, ale już mi się ten rozkleckała. A drewnianej nie chcę, bo ona się zagrzybia za szybko. A to jakieś się jak te. O matko. A że to tak można postawić? To ja nie chcę. A ty co? A ty masz taką wypierdkę. Ej. Może wezmę z wypierdką? Ale ja już nie mam miejsca. Wiecie co, to może nie dziś, bo serio. Jak ja dzisiaj się naniosę z tym wszystkim, to nie dojdę do chałupy. Są nie. Nie. O, jakie piękne. Ale ja jebnięta, po co? Patrzcie. Jaka piękna. Huk, biorę. Po co ja kupiłam? A nie, ja kupiłam tylko na ten, nie kupiłam na ryż. No to dobrze, głupia nie była się mi. Dobrze jest, żyjemy. A stary niech... I jeszcze ta piękna. Kuźwa. Które brać? A może weźmiemy dwie, zaszalejemy, szaleństwo życia. A tu jeszcze jest do kompletu szajniszek. Ja to dzisiaj jak taka prawilna babka japońska przyszaleję se kuźwa te całam kupię, czyli miseczki. Smakowitki. O! すいません。安い。moje ulubione żelki. Takie galaretki. To trzeba brać. Zobacz, melonowe. Brzydkie, znaczy niedobre ciasta. Znaczy dobre, ale niedobre. Bo ja nie lubię kremowych. Ale są smaczne, wam zasmakują. Tylko ja jestem taka dziwna. Coś dla starego weźmy. To miękkie. Jakie. Gruba sny. Cheesecake. O, jeszcze łaribiki. Ojciec się ucieszy, bo on lubi łaribiki. Fajnie, jakieś bułki trzeba do domu wziąć. Mukaczek, jaka burchla tu jest. Sweet to buru tenani. Sweet to buru. O, bułki. Ale nie ma kuźwa zwykłej krajzerki polskiej. To taka jakaś udawa. A ten z baterem w środku. Z baterem w środku. Ja nie chcę z baterem w środku. Panie, bułek nie ma normalnie. O, tu są jakieś... O. Jakieś takie... Takie bida. Ale takie lepsze bidy. Goś poszukajmy. Ja to tak rzadko jem zesry, bo to najbardziej robi pryszcze. Ja mam w ogóle jeszcze alergię. Ale takie od czasu do czasu kutadzi cizy. To może się... O, jakie tu zesry są. To ja ciem by był kudenty. Bo on lubi zesry, a później... Właśnie, później zesry się. Nie ma prawdziwej japońskiej babki bez sembejów. Sembejki, to mociąku, ty lubisz sembejki. Co by tu dzisiaj wziąć? Co będziemy chrupać? Ja nie wiem. Ja nie wiem nawet na co ja mam ochotę. Te lubię. Bardzo. Z kalmarka. Te lubię bardzo. To są sporem. Można ci je dostać u nas. Łabi sabi. Raju trzeba wziąć. Nie ma raju, nie ma życia. To jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. To jest sake. Ale nie wódka, bo sake to też łosoś. To jest ten.
co to jest? Hokkie. No, hokkie. Aji. Iwashi. Shirasu. To moje małe ulubione, małe rybki. Tarako. Dużo z Was pytało się, co to jest tarako, bo mamy różne produkty. To jest to, to jest jajco ryby. Na ostro. Tak jest. Tutaj mamy tsukemu, no a tu mamy unagi. Najdroższy pizduś w Japonii, czyli węgorz. Tutaj mamy saba, a tu mamy taco, czyli ośmiornicę. A tu mamy sashimi, to nie jest sushi, proszę Państwa, to jest sashimi. O, a tu moje mamy ukochane katsuo. To jest katsuo, bo jak są te płatki katsuobushi, tak wygląda normalna rybka, bez zrobienia. Ale jakie dobre rzeczy tu sprzedają, patrz Luśka. Kaki. O, jakie ładne. W wiaderku ci poletki sprzedają natto. Natto nie ma żyć. A właśnie natto weźmy, bo w domu nie ma natto. Ale ja nie jem tego, ja jem... Nie ma tu mojego natto. Skarga. A nie, jest ślepa durna. Jest. Dzień dobry. Cigar, baka, jeszcze durniejsza. Czytać nie umie. No i są w Wendlinie, girl, gdzie jest moje prościu... O, jest Italiano. Patrzcie. Będę żyć. Italiano idzie ze mną, Italiano, mają Maria. Jakie tu dobre i moja kaczka, bo dzisiaj całą zeżarłam dla Jociana. Kaczka też. W Chipsolandzie japońskim nie ma chipsów paprykowych. Nie ma chipsów, o. Ja bym zjadła chipsy paprykowe, ale nie ma. No, są tylko takie chili niby i one są naprawdę dobre. Też dostaniecie je u nas w Wabi Sabi. Ale to tyle. To tyle z wszystkiego. Zobaczmy, co żem ja kupił. Już tutaj to mokaczek wyjął. Serniczki, tak. Serniczki to bardzo ważne. Znaczy już widzieliście, co kupuję, ale sama też chcę się przyjrzeć, bo ale... Czuję, zaraz w ogóle, słuchajcie, to nie koniec naszych zabaw. O, kupiłam coś a la caramucio. Karabin. Kolosu. Dobra, spróbujemy. O, szorowaczki, widzieliście, zaraz ja kupiłam szorowaczki. Dajcie, to w ogóle jest taki sklep, który warto znać, bo to jest wszystko tak po 3 złote. No i warto go znaleźć, bo to jest naprawdę bardzo... A, oj, ocia, którą możecie u nas dostać w formie saszetkowej i też w formie proszku i można ją pić sobie, zrobić i... To jest najbardziej znana, bo to jest ryokcia. Ale najpyszniejsza ryokcia w Japonii, najbardziej znana. To jest smak Japonii. Dla mnie, gdyby ktoś kazał mi określić jednym słowem smak Japonii, to nie żadne, wiecie, sake, czy chociażby sushi, właśnie, że ryby, czy ramen. Nie, ja bym powiedziała ojocia, bo ojocia mam, bo to jest z herbaty. Herbata to liście. Herbata wyrasta z ziemi japońskiej, a natura, droga Tomokaczko w Japonii, to są bogowie. 8 milionów bogów ma w butelce. No i to taka dygresja. Ale zobaczmy, to są bardzo fajne. Dorwałam, ale za 400 enów. Właśnie tutaj widzę, że to są prawilne, nie żadne gówno z tych Chin. Tu są nasze. Nasze robione. Bardzo eleganckie. Tutaj jest na miso. Tu jest na miso. To są miseczki na miso, ale one są faktycznie drewniane. I tak je chciałam, ale i tak jak ja sobie zestawy wypatrzyłam. Tylko to są porąbane zestawy, bo kto na zestaw, nie wiem, miseczek czy na zestaw do herbaty wydaje
4000 zł, więc szaleństwo, zostawmy to w spokoju. No naprawdę, znalazłam coś. Oczywiście to już widzieliście, Italiano. I odkupiłam, bo się załudzę, żarłam kaczkę. Ojciec, a ja nawet nie spróbowałem. O, czy to dostawa? Więc odkupiłam mu, bo bułki są. Pokażę do Jociana, on będzie wreszcie wiedział, co to jest mandziu. To jest mandziu, proszę Państwa. Mówiłam o tym, że Jocian nie wiedział, co to jest mandziu. To jest, proszę Państwa, mandziu. Momidzi. Herbaty właśnie wasze dowieźli. O, to Jocian się zaraz na to rzuci, więc ja tu zaraz napiszę mu karteczkę humble humble, bo on by zeżarł wszystko. On jest nieprzewidywalny, pamiętajmy o tym. Wiecie co, on jest taki bydlak. Ja sobie jadłam, kupiłam, pamiętać, a nie pamiętacie, bo wam nie pokazywałam. Kupiłam sobie lody arbuzowe, już są właśnie tam w tym supermarkecie są, ale właśnie kupiłam je wcześniej. I jadłam sobie, bo tam jest najgorzej, bo oni zamiast całe pudełko czerwonych dać, to oni dają tam cztery arbuzowe i cztery melonowe, żółte melonowe. I wszyscy raczej, znaczy nie, te żółte też są dobre, ale melonowe, to melonowe, ale arbuzowe, arbuzowe. I wszyscy kochają te czerwone, więc to jest wieczna wojna. Ja użył sobie jednego i poszedł na górę, nie? I ja jakoś to zostawiłam i drugiego dnia wzięłam sobie drugiego, jeszcze zostało oczywiście dwa, wzięłam sobie i zaczęłam jeść. A on za mną łazi, te gryza. Ja mówię, nie, bo ty już tego zrobiłeś sobie marzenowego, ale tego gryza. I mnie gonił, ja musiałam uciekać na piętro, na łóżko, za łóżko. Później mnie dogonił, a tylko wezmę połowę, bo to jest bydle nienasycone. A to melonowe. Tak. I ja mu mówię, weź całą moją, weź wszystkie moje pieniądze, weź firmę, weź wszystko, ale jedzę ja mnie guziwa nie dotykaj. Prawda. Tak! Dokładnie! Jedzenia się nie dotyka, jedzenie to świętość. Pięknie gadasz, super Luśka! Moje ulubione natto, to już wam pokazywałam. No i serek, no i raju. Raju to jest świetne do mięs pieczonych, smażonych, do giełdza oczywiście, ale też polecam na karage. Majonez na karage i to. Nauczę was jak robić karage, bo to jest no i moje sębenki. A tutaj teraz ja chcę zobaczyć, co ja tym daję, co i tam te miskie to zobaczyć wybitne. No zobaczcie Państwo, 400 enów i takie luksusy, jak ja będę, zobacz, matka tak będzie chodzić, o, pokąpielowa jaka baba ze wsi japońskiej, co Luśka, będę chodzić, fajne, z cubaki, a już mówiłam, ja lubię cubaki, piękny wieśniaczy jak ja i tak żyjmy, pięknie wieśniaczo, ale za to ma też bardzo ładną meteczkę, proszę spojrzeć, proszę zwrócić uwagę, bardzo ładna. Hana Asumi, no, czyli zabawa kwiatowa, można tak to tłumaczyć, wspaniałe nazwy. Ale teraz, no, imecyje największe, Nihonsei, nie ma to tamto, Nihonsei. Nihonsei oznacza, to jest tutaj ten w rogu kanci, Nihonsei oznacza produkt japoński. Piękny, absolutnie nie, ja bym nie dała, słuchajcie, za tego 500 enów, to jest klasa, to jest jebudność i ja już chyba, ja wiem, że to będzie Emi, umyśl to powie sobie, girl. Będę tego szukać. Nie chcę, aha, że tu jest rędzie, okej. A czemu płacze dziecko drogie? I kupiłam, widzieliście, takie tobie kupiłam, weź, masz, misio. Proszę, to twój misio, będziesz swoje te owocki jeść z niego. A tu kupiłam, bo właśnie tam, przepraszam, bo zdaje się, że tam nie było w ogóle dźwięku, no bo tam strasznie muzyka grała, więc tylko pokazywałam. Wzięłam ręczniki, bo u nas ręczniki to jest w ogóle tragedia i dlatego Daiso jest super, można później kupić
dużo ręczników, no zwykłe bawełniane ręczniki. Wiecie, jak potrzebuję, wiecie, powiesić w kuchni, żeby, wiecie, wytrzeć ręce albo żeby wytrzeć twarz. Ogólnie to są do twarzy ręczniki, ale ja je używam i tak i bardzo się fajnie sprawdzają. Bo nie widzę u nas w ogóle bez sensu, bo one się szybko brudzą i połowa, i wszystkie ręczniki, które teraz mamy, właśnie te do rąki, do twarzy, to tak naprawdę przeszły jako śliniaczki, to mokaczki, bo ja nie umiem używać tych plastikowych, bo i tak za plastik to wlewa się i ona ma mokre ubranko, więc ja zwykłą po prostu, zwykły ręcznik i girl jest czyściutka, zajebiściutka. Takie kupiłam sobie pałeczki nowe, chociaż szczerze to aż tak mi się nie podobają, ale potrzebuję jakichś nowych takich, no chociaż nie wiem czy to lepsze. Ale też muszę sobie walnąć się butne. I dla starego wziąłam, to są męskie, japońskie męskie pałeczki. Ktoś mnie się pytał, dlaczego w Japonii nie jada się tych, nie jada się tak jak w Korei metalowymi, bo Japonia to nie Korea. Nie zadawajcie takich pytań, bo to jest takie bardzo oczywiste. A, no i kupiłam wspaniałe rzeczy, no taśmy na wasze paczki. Właśnie Daiso się bardzo przydaje do takich kwestii taśmowych. No idziemy sprawdzić, co tam w naszej naturze. Trzeba iść do moich tych ziutków z dzień dzieje się przywitać, bo dawno nie byłam, oni tęsknią za mną, wszyscy bogowie. Pochowam to i idziemy, idziemy! Dzień dobry, mówiłam, jesteśmy na spacerku w dziczy Jokajki, pięknie jest. Tutaj pluska się maleństwo ptaszkowe i się kąpie, myje swoje piórka. Wspaniale jest. Czego więcej potrzeba? Sporo z was pytało się, jak poradzić sobie ze stresem. Nie jestem ekspertem, też mam dużo stresu, ale spójrzcie na to. Spójrzcie na to piękno, na to dzicz. Oczywiście w Polsce nie ma takich dziczy, nie ma takich też dosyć egzotycznych roślin, które trzymają zieleń cały rok. Oczywiście, ale mimo wszystko nawet taka zimowo ogołocona natura, to jest nadal natura. Najlepszym, jak już wspominałam o ostatnim Q&A, sposobie na stres jest patrzenie w niebo. Proste. Ja wiem, że jeśli chodzi o buddyzm, ludzie oczekują jakichś kryształów, niebywałych rzeczy, siedzenia w pozycji lotosu. Nie trzeba medytować w pozycji lotosu. To jest tylko taka kwestia techniczna, aby po prostu oddech dobrze szedł. Ja mówię, najważniejsze jest oddychanie przeponowe, dlatego że my źle oddychamy. Oddychając przeponą, czyli tak, wypychając brzuch. O, dziewczynka się denerwuje. Więc na szybko. Oddychajcie przeponowo, otaczajcie się pięknem natury. Już idzie wiosna, więc będzie kwitło. Wyjeżdżajcie za miasto, jeśli mieszkacie na wsi. Jeszcze bardziej wychodźcie w tą dzicz, którą macie wręcz na wyciągnięcie ręki. I poglądajcie. Ja tu patrzę, jak sobie płynie rzeczka. Patrzę sobie na to, jak piękne są te liście, jakie piękne tu są paprocie. Zaraz wam pokażę. Posłuchajcie tego koncertu. I jakie ty potrzebujesz więcej luksusy. To jest największy luksus. To jest największy luksus. I to jest relaks. I to jest taki mój relaks. Taki typowo babowy, w sensie babuszkowy, to ja, relaks. I nawet to, że sobie tutaj płynie woda i widzę jakieś małe stworzonka tam żyją, liście wpadają, to są takie glony nawet, widzę, się już rozrosły, więc każda z tych rzeczy drobnych, niepozornych, błahych i jakże wydawałoby się w tym takim pędzie naszym codziennym niepotrzebnych i banalnych wyrasta do rangi boskiej. Zobaczcie, co właśnie znalazłam. O. Pachnie? Dosyć szyjne. Zaraz zobaczymy. Nie, nie pachnie. To nie, chyba nie jodła, czy tam cis. To jest mój czas. No.
jest super, więc tak to by było. Na tyle, że nawet mi jakieś przyjaciele latający próbują się na mnie usiąść, ale ja myślę, że przyjaciel latający, że raczej nie. One tu wszędzie ganiają, słuchajcie. Te pipidzianki tutaj ganiają się, siebie ganiają, myją się tutaj w tej wodzie. Japonia. Piękno. Natura. 8 milionów bogów. Welcome. I mały żółty motylek. Na razie, nie ma to nieba.